Co takiego ciekawego Michał Czernek miał do powiedzenia przed kamerą telewizji Katowice? Ogólnie były pytania dotyczące właśnie naszej dyspozycji, czemu tak wyglądało, że niektóre fragmenty były takie nerwowe, no i jak można było zaradzić temu. No a ja zacznę od pytania, dlaczego tak niemrawo weszliście w ten mecz? Ciężko powiedzieć, wiedzieliśmy, że drużyna się cofnie i będziemy musieli konstruować akcję od tyłu. Myślę, że przez to, że duża niedokładność wkradła się w nasze podania i dlatego tak to wyglądało. Natomiast był taki moment przełomowy w trakcie spotkania, być może nawet tuż po wyjściu na drugą połowę meczu, że Michała Czernka było wszędzie pełno. Na pewno w drugiej połowie czułem się dużo lepiej niż w pierwszej. Myślę, że cała drużyna też w drugiej połowie po kilku dobrych zagraniach, kilku dobrych akcjach nabraliśmy takiej pewności i w pewnym fragmencie drugiej połowy myślę, że naprawdę dobrze to wyglądało. No to teraz jeszcze od autorski komentarz do jedynego w tym meczu gola, zdobytego chyba z zerowego niemal kąta. No myślę, że kąt był bardzo mały, myślę, że troszkę szczęścia też było w tej bramce, ale efekt końcowy jest zadowalający. Spodziewanie atrakcyjne widowisko obejrzeli kibice przy startowej. No tak, no mecze, chcemy, żeby te mecze u siebie tak wyglądały, chcemy, żeby to gra cieszyła zarówno nas, jak i kibiców. No i myślę, że najważniejsze dzisiaj przede wszystkim były 3 punkty, ale myślę, że ta gra też powinna cieszyć oko i dzisiaj też to tak wyglądało. Po kilkumeczowej zapaści, no może raczej po małym doku, wreszcie była efektowna ze strony Bielszczan gra. No tak, no nie chcę mówić, że byliśmy na jakimś musiku, bo to jest początek sezonu, ale gramy w każdym meczu o 3 punkty, tym bardziej u siebie i boisko nam służy, także nic tylko cieszy się z tych 3 punktów, które zdobyliśmy. Gdyby defensywnie nastawiony zespół z Gaci wywiózł stąd 1 punkt, byłaby to chyba jakaś niesprawiedliwość dziejowa. No tak, no na pewno byłaby to niesprawiedliwość, aczkolwiek w piłce za jakieś atrakcje się nie daje punktów, tylko się liczy to co w sieci i dzisiaj 1-0 wystarczyło. Mówmy przez chwilę o celowniku Marka Sobika. No, lepiej to chyba przemilczeć. Nie, no tak. Szczerze to jedną bramkę strzeliłem, sędzia gwizdą spalonego. Nie wiem, dyskusyjne z mojej perspektywy nie było, aczkolwiek podniósł to. Mieliśmy się mało strzałów oddaje. Myślę, że w tym jest problem. Ja kiedyś oddawałem więcej strzałów, padały te bramki, teraz nie oddaję strzałów, nie ma bramek. Proste. W niedzielę jedziecie do Wrocławia, do Ślęzy, która nie jest dla was wygodnym rywalem, co tu ukrywać. No tam chyba, o ile pan dobrze pamiętam, to stamtąd nie wywieźliśmy jeszcze punktów, na pewno nie 3. No i myślę, że my jedziemy i to oni nie są na fali, my wygraliśmy, przełamaliśmy, myślę, że to oni powinni się nazwać.